Witajcie, kochani. U mnie nadal pada śnieg i nasypało już dosyć ostro, że tak powiem. Ja właśnie czekam na metro i jadę na zakupy. Właśnie przyjechało. Więc do później, kochani. Pogoda po prostu jest masakra. Całe szczęście na kolejnej stacji wychodzę. Zajechałam do polskiego sklepu i chciałam Wam pokazać, jakie tutaj kosmetyki są dostępne. Polskie, syberyjskie, angielskie w sumie też. Mleczka do ciała z jaja. O, ten żel z peelingiem mam i używam go teraz praktycznie codziennie i powiem Wam, że jest naprawdę dobry. Znaczy dobrze oczyszcza, to muszę przyznać i wiem, że go na pewno zakupię ponownie. To mleczko rumianek też kiedyś miałam i też byłam z niego zadowolona, pamiętam. Oczyszczenie liście ma nauka skóry normalnej, tłustej i mieszanej. Pasta do głębokiego oczyszczania twarzy przeciw zaskórnikom. To też może być dobre. Krem z bielęda. Tych akurat nigdy nie miałam. Kremik z ziaja, kozie mleko. To jest ten kremik, co chyba ostatnio kupiła sobie kobieta zwyczajna. Z ziaja, tak, to jest ten kremik. Później co my tutaj jeszcze mamy? Krem naturalny. Oliwkowy, lekka formuła, cera sucha i normalna. Krem rumianek, właśnie chciałam Wam powiedzieć, że ten krem rumianek jest naprawdę świetny. Ja go kupiłam ostatnio i go praktycznie codziennie teraz używam na noc. I jest dobry, to znaczy nawilża, nie zapycha mnie. I po prostu wiem, że go na pewno kupię jeszcze raz. A myślałam, że ten, że mnie wysypie po tym kremie. Ale na całe szczęście tak się nie stało. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha, jakaś tam antyoksydacja, jagody akai, satynowy mus do ciała, skutecznie nawilżający, nigdy nie miałam. I jeszcze tutaj są kosmetyki, kochani moi, kosmetyki syberyjskie. Jeśli żeście mieli coś z tych kosmetyków, to prosiłabym, aby żeście mi dali znać, bo może kiedyś zakupię, może się skuszę, nie wiem, zobaczę. Jakoś trochę się boję kupić te kosmetyki, nie wiem dlaczego. Ale jeśli Wy żeście mieli, to proszę podzielcie się ze mną Waszą opinią na temat tych kosmetyków, to będę naprawdę wdzięczna. No i tam są jeszcze takie płyny do mycia higieny intymnej. No i jakieś... co to jest? Body cream. Natura tonika. Nigdy też nie miałam nic z tej firmy. Dobra, kochani, ja teraz zrobię zakupy i widzimy się później. Oto mój dzisiejszy obiadek. Jest to dynia faszerowana filetem z kurczaka, szpinakiem i na samą górę dałam potarty ser. Przyprawy: sól, pieprz i papryka ostra. Dynia piekła się około 50 minut w 190 stopniach. No i tak, to Wam powiedziałam ostatnio przy tej tarcie, że to też wszystko zależy od piekarnika, więc co jakiś czas najlepiej sprawdzać. I jeszcze później będę robiła szejka, borówki, banan, kawałek imbiru i połówka awokado. I jeszcze Wam chciałam pokazać, co sobie dzisiaj kupiłam w Tesco. Przepraszam. Kupiłam sobie taki kuchenny fartuszek, ponieważ takiego nie miałam, a naprawdę mi się bardzo spodobał. Tutaj jest taki tort na nim. Jest naprawdę świetny. W sumie to nigdy chyba takiego nie miałam. No ale najwyższa pora, jak się pichci w kuchni, praktycznie codziennie. Dobra, kochani, ja zmykam jeść i może zobaczymy się jeszcze później, więc pa, pa. Koty dostały dzisiaj nową zabawkę. Jest to rybka. Ale i tak myślę, że najlepszą zabawką dla kota to jest karton. Widzicie ten karton, jak już wygląda? Masakrycznie. Ale i tak nie chcę go wyrzucić. Z tego względu, że po prostu to jest dla nich najlepsza zabawka. O nie, wędka się urwała. I Jogi, co ty zrobiłeś? Dobra, to później naprawię.
kochane koty moje, nie? Ej, co ty zrobiłeś? Zepsułeś zabawkę, cwaniaku. Zepsuł zabawkę, no. No dobra, pobaw się rybką. Pobaw się rybunią, pobaw. A ja zrobiłam sobie herbatkę, rooibos. Za chwilę sobie poczytam książkę. Zapaliłam sobie świeczkę w takim kominku i dodałam parę kropel takiego olejku zapachowego z lawendy. Bardzo go lubię. Ogólnie ja uwielbiam lawendę. Kiedyś to po prostu jak czułam ten zapach lawendy, to mnie tak irytowało, że nie mogłam go znieść. Ale teraz po prostu tak się do niego przyzwyczaiłam, że to jest aż niemożliwe. Nawet kosmetyki z lawendy kupuję. Chciałam coś jeszcze Wam powiedzieć. Aha, Margot się mnie wczoraj pytała o ten mój pierścionek z bursztynu. No i napisałam Ci, że mam taki komplet i chciałaś go zobaczyć, więc zaraz Ci go pokażę. Kochana. Czekaj chwilę. O, to jest ten komplet. Pierścionek i kolczyki. Tak wyglądają. Dobra, kochani, ja mykam się dalej relaksować i życzę Wam miłego wieczorku. Pa, kochani.